Sandra, dziweczki tu reklamują w tym, w gazecie, wiesz? Co sądzisz o prostytucji płatnej? Nie wiem. No chodź, Sandra, do mnie na chwilkę. Bo muszę wiedzieć, co myśleć. Muszę usiąść tu na polanku. Ale ty chyba dobrze wiesz, co myśleć, nie? A co mam myśleć? Nie wiem. Co ty sądzisz? Dobrze, że są dziweczki, czy nie? Ja nie korzystam, mnie nie przeszkadza, więc... No, nie wiem, no nie A czy powinno się je reklamować? W normalnych mediach. Na zasadzie... Ale nie wiem, o co ci chodzi, mówiąc na kogoś dziweczka, bo mówisz tak na 3/4 osób, które widzisz. Ale na takie prawdziwe dziweczki. No, co to znaczy? Takie, że dajesz jej banknot, no. A ona ci daje tuśki. No. Albo głowę. A jest to zakazane do reklamowania? Prostytucja... Kurwa, prostytucja... No właśnie. Czy jest legalna w Polsce, Sandra, prostytucja? No nie wiem, skąd ja mam to wiedzieć. Nie wiem. No nielegalna chyba nie jest, ale legalna można... też nie jest. No bo to jakby nie, była legalna, to można by było płacić. Tabu. Bo może, no nie, bo się... można. Bo inaczej, legalna nie jest, bo jakby była legalna prostytucja, to można by było podatkować prostytucję, a nie można podatkować. Dlatego jak kiedykolwiek widzowie przyjdzie do was urząd skarbowy i się zapyta, skąd te pieniądze, które zarobiłeś na czarno, mówisz normalnie, że dawałeś dupy, czy dawałaś dupy i chuja ci mogłem zrobić, nie? I to tak jest. No to jak ci mogą chuja zrobić, to dlaczego jest nielegalne? Bo jeżeli to bo jest nielegalne, to jest nielegalne, tak, nie? W polskim prawie nielegalne jest czerpanie korzyści z cudzej prostytucji. No. Czyli na przykład, no, jeśli ja bym ci odbierał telefony, czy coś, albo bym powiedział, dobra, to ja cię pilnuję. To byłbyś burdel tatą, jak to byłbym burdel tatą. No tak w skrócie. No. Alfonsem byłbym i to jest nielegalne. No. Ale nielegalne też jest, żeby przyszło państwo i zabrało ci podatek za to. No to jest to totalnie pojebane. No. Burdel wuja. Burdel tata. Burdel wuja. No. Dobra, ja muszę iść. Ale, bo reklamują, bo robią na przykład artykuły takie na zasadzie, że wiesz, że jakaś laska dała gdzieś tam puszki, poszła z kimś do Energylandii i że łatwe pieniądze zarobiła, nie? Ale kto, co? Gazeta.pl. No. I jakieś inne portale należące do gazety. No. Puszczałem dużo artykułów w ostatnim czasie, że prostytucja jest spoko, że się fajnie zarabia i że powinniśmy lubić takie osoby. Czyli reklamują jakby zawód. No, albo reklamują, albo po prostu tak jak w tych czasach ma to miejsce, po prostu oswajają społeczeństwo. Oswajają społeczeństwo, dokładnie. Ale i mówią, że słuchaj, rób co chcesz, to jest twoja sprawa, prostytucja nie, bo, nie jest zła, jak bo chcesz, to nie jest tak, że na zasadzie nie bij kurew, jak korzystasz, tylko jest, bo to jest najstarszy zawód świata, bo wszyscy wiedzą, mówią, że są dziwaczki. Słuchaj, zostań prostytutką, tylko oni ci mówią, prostytucja jest spoko, bo... No to, mówimy, to jest reklama. No, niekoniecznie. No, ale jakby ktoś ci powiedział, dobra, ile się zarabia miesięcznie? Ludzie zarabiają po 2,5 koła, więc jak jakaś laska mówi, że była w Energylandii, dostała kilo czereści i raz dała dupy za 6 koła na dzień, a druga mówi, że 100 tysięcy dziennie zarabia, a za kolację ze śniadaniem bierze 2000 euro, to jest to reklama. Jest to reklama w chuj. Jest i będzie, tylko teraz ludzie o tym mówią i mówią o korzyściach, jakie z tego mają. No właśnie, tak, czyli reklamują. Jest i będzie. Dlaczego teraz połowa lasek mówi, a po chuje mam pracować, znajdę sobie sugar daddy. No ale no to jest reklama, to jest no analogicznie. Okay, no jak wyszedł Fris i powiedział, mam 100 tysięcy i marzę o Lambo i mam dom, to wszyscy chcą być youtuberami, bo zareklamowali youtuberzy, że youtuberstwo jest spoko. Ale kurestwo nie jest spoko. No. Bo? Co? Bo? Znaczy okej, okay, to kurwa, mi się to nie podoba. Nie, bo to jest analogiczna sytuacja. Bo to jest coś, co wiąże konsekwencje. Coś, co wiąże... No. Analogicznie, ja na przykład uważam, że jak chcesz, możesz palić krak, wciągać kokainę, walić heroinę. Ale nie będę, ale nie powinni tego reklamować. Czyli chcesz być kurew... Ktoś musi skorzystać z tego zawsze. No. Spoko. No dobrze, no to powinno... Ale nie reklamujmy, żeby dziewczyną mać od małego... Dobra, masz 15 lat, jeszcze 3 lata, zostaniesz dziweczką, 6 koła dziennie. Albo anal, kolacja, śniadanie, 2000 euro. Zaletach, czyli szybkich, łatwych pieniądzach. A czyli reklamują. Nikt nie mówi o tym, jakie to... Czyli reklamują. Bo to tak, nie wiem, no na przykład... To powinni reklamować? Jezus, nie wiem, sam sobie odpowiedz. Chodź. A czego ja nie YouTube'uję jak Freeze? Spierdalaj. Sandra się obraziła na mnie. Na swojej stronie internetowej Betty ma scenariusze... Zadzwonimy z Hany, co myśli. Spierdalaj, stary.
których klient może wybrać to, co najbardziej mu odpowiada. Umawia się też z osobami z niepełnosprawnościami. Ja ogólnie uważam tak, że jak są dziweczki, to niech będą sobie dziweczki. Mi krzywdy nie robią, niech robią co chcą, ale no nie powinni reklamować. Analogicznie jak są... O Jezus! Co się Miśku stało? Co tak zajęczałeś? Masz. Idź. Mama cię zostawiła tutaj? A Zysiu nie lubi zamkniętych drzwi. Jak zapłakał Zysiek, nie? Dobra, dzwonię do Kasic. Mam 6% materii. Halo? Siema. Cześć. Dziweczki są spoko, czy nie? Co to? Dziweczki są spoko, czy nie? Spoko są dziweczki. Są spoko? Są spoko, no. A powinni reklamować dziweczki? Powinni. Dlaczego? No, bo fajne są. No ale ty uważasz, że nie wiem, jak będziesz miała córkę, to powinna się mówić, tak, bycie dziweczką jest spoko, 1000 zł za anal. 1000? Moja córka będzie ekskluzywna, będzie miała 10 koła za noc. Dobra, to jesteś jakaś, dobra, o chuj ci chodzi. Nic, no kurwa głupoty, dzwonisz do mnie głupoty. No gadam. Nie, bo jest, no nie głupoty gadam, bo Krzysiu Stanowski dzisiaj w filmie wrzucił, że na portalach gazeta.pl i innych pochodnych tego samego właściciela linia redakcyjna jest taka, żeby ocieplać zawód prostytucji i właśnie eksponować same plusy, że się dużo zarabia, że coś tam, że pójdziesz do Energylandii, dostaniesz kilo czereści, zarabiasz 6000 dziennie, wiesz o co chodzi, nie? Słuchaj, dla mnie OnlyFans jest prostytucją samą w sobie, to jest monetyzowanie i sprzedawanie swojego ciała ku ucieszeniu innych osób. Więc dla mnie ani ten drugi zawód nie są czymś, do czego bym aspirowała i chciałabym, żeby było promowane. Ale mamy XXI wiek i kurwa każdy może robić co chce. Jak chce być dziwką, będzie dziwką. Umie się zapromować, niech się zapromuje. Chce mieć OnlyFansa, niech ma OnlyFansa i chuj mi do tego. Wiem, że ja tego nie chcę i nie chciałabym, żeby to było promowane. A co z tym? No ale ty będąc streamerką też trochę na sobie zarabiasz, nie? Co? Ty będąc streamerką też trochę na sobie zarabiasz. Na swoim głosie, na swoim wyglądzie. Wierzę w to, że zarabiam moim poczuciem humoru i moją inteligencją, a nie świeceniem dupą i cyckami, których nie mam. Więc przez ile subów, przez ile miesiąca miałem suby u ciebie? Pamiętasz? Nie. No ale miałem gdzieś 2 lata, nie? Nie wiem. No dobra, czekaj, ja sprawdzę. Ja sprawdzę, ile jest ten. Bo na mailu, na moim starym koncie sobie zobaczę, nie? Kasix. Czekaj, Twitch. Twitch. Subskrypcja. Aha, bo to trochę inaczej działa. No, powiedzmy, że 2 lata, nie? Mhm. No, no to ja na przykład podwalenie konia to kupowałem. Słuchaj. No? Wydaje mi się, że akurat z moją urodą mało kto kupiłby suba pod to, żeby palić konia. Będę z tobą szczery. Oglądanie Twitcha jest darmowe, więc nie musisz kupować suba podwalenie konia. Będę z tobą szczery, Kasiu. No. Wiesz, jakby... Bo to nie jest tak, że o, ja jestem brzydka, nikt tego nie robi. Wiesz, jakby ludzie też trzeba znaleźć godność człowieka i na przykład nie możesz też aspirować, wiesz, będąc kasztanem, nie możesz aspirować, żeby, nie wiem, do Miss Universe 2023, wiesz, że o, będziesz ze mną, tylko po prostu czasami trzeba jakby okroić swoje oczekiwania względem siebie, bo i tak nie będziesz w stanie sprostać im. Więc na przykład w dniu, kiedy czułem się gorszy, no to na przykład szedłem do ciebie, w dniu, w którym czułem się lepszy, nie wiem, byłem, nie wiem, u Mrs. Honey, nie? Wiesz, o co chodzi? Mhm, mhm. No.